Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Krzysztof Jurgiel. Witamy w studiu. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże. Wniosek o odwołanie pana z funkcji ministra rolnictwa został dziś odrzucony. Opozycja przedstawiła wiele uwag i zastrzeżeń. Jak pan ocenia tę debatę, która się odbyła? Jeśli chodzi o wniosek, to jest to drugie podejście Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polskie Stronnictwo Ludowe nie przedstawia żadnych propozycji. Ja będąc w opozycji, będąc przewodniczącym Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, przygotowaliśmy program, który obecnie realizujemy. Przygotowaliśmy 17 ustaw, przypomnę. Część z tych ustaw została już przez Sejm uchwalona. Natomiast dzisiejsza opozycja, czy Platforma, czy Nowoczesna, czy Polskie Stronnictwo Ludowe nie przedstawiają żadnych propozycji, czy to w komisjach, czy w Sejmie, w postaci projektów ustaw. Chcą tylko władzy. Tylko władza ich interesuje i kontynuowanie tego, co było w ostatnich 8 latach ich rządów, a to oczywiście nie powinno mieć miejsca. Które z tych zastrzeżeń według pana można nazwać racjonalnymi? Czy były takie? Ja nie mówię i też rząd nie mówi, że jest wszystko dobrze. Przystąpiliśmy do realizacji programu, który głosiliśmy w kampanii wyborczej. Minęło ponad półtora roku, no prawie dwa lata, bo jeszcze zostały dwa miesiące. I większość tych postulatów czy obietnic, które składaliśmy, albo zrealizowaliśmy, albo jesteśmy w trakcie ich realizacji. Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj, prezentując ten wniosek, przedstawiało te ustawy, które przyjęliśmy jako źle przyjęte, błędne. Natomiast przez 8 lat nic nie zrobili, bo tych przykładów można podawać bardzo dużo, chociażby ustawa o sprzedaży detalicznej, która była postulowana przez wszystkie środowiska wiejskie już od co najmniej kilkunastu lat. Polskie Stronnictwo Ludowe nie przygotowało projektu. Pamiętam, proponowaliśmy to w Komisji Rolnictwa, natomiast tam trudno było zrozumieć, że można sprzedawać dżem, że można sprzedawać marmoladę. To było nie do przejścia w tamtej koalicji, a my to zrobiliśmy zgodnie z prawem unijnym, przyjęliśmy ustawę i ta ustawa na pewno wymaga jeszcze zmian, ale po to jesteśmy w kontakcie z organizacjami rolniczymi, szczególnie z izbami rolniczymi, z rolnikami, żeby to doskonalić i takie jest nasze zadanie. Panie ministrze, jednym z zarzutów, który się pojawił, to był zarzut dotyczący fatalnego poziomu wypłat, dopłat z Unii. Jak pan się odnosi do tego zarzutu? No to jest też zarzut kuriozalny, bo przypomnę, w 2015 roku na biurku moim, następnego dnia, kiedy objąłem funkcję ministra, było pismo pana prezesa Grossa, że nie jest przygotowany system dopłat. My wtedy przystąpiliśmy do awaryjnego działania. Udało się to dzięki prezesowi i Obajtkowi i wszystkim członkom ówczesnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa doprowadzić, nie ukrywając z trudnością, do tych dopłat, wypłaty tych dopłat. I przypomnę, że pierwszy raz wypłaciliśmy 75% zaliczek w roku 2016 i w tym roku też zgodnie z prawem unijnym wypłaciliśmy wszystkie dopłaty i rolno-środowiskowe i dopłaty bezpośrednie. I dalej jest realizowana umowa z firmą Hewlett Packard, firma, która realizowała te wypłaty. Teraz od 1 sierpnia przedstawiła program informatyczny, na podstawie którego dokonywane są kontrole administracyjne. Są pewne trudności w każdym zadaniu z wydajnością systemu, ale wierzę w to, że 15 października zaczniemy wypłacać znowu w tym roku 70% zaliczki, bo na mój wniosek Komisja Europejska, biorąc pod uwagę i te zjawiska atmosferyczne, które były w Polsce i zła sytuacja jeszcze po tym kryzysie, który był dwa lata temu, no pozwala wypłacić 70% zaliczek i jestem przekonany, że firma, która realizuje ten program, realizuje umowę, no dołoży wszystkiego, żeby
tak to miało miejsce. Panie ministrze, jak bardzo embargo do Rosji dokucza polskim rolnikom? Dzisiaj to był taki główny też zarzut, że nic pan z tym nie robi, że rolnicy mają duży problem, żeby sprzedawać żywność na wschód. Pokrętne tłumaczenia opozycji, bo przypomnę, embargo zostało nałożone w 2014 roku. Wtedy no, rzeczywiście to był taki trochę może szok na rynku, szczególnie na rynku jabłek i też na rynku przetworów, na rynku wieprzowiny tych szczególnie mniejszych gatunków. I od tego czasu podjęliśmy działania dotyczące dywersyfikacji rynków. Przez 2 lata udostępniliśmy 30 rynków rolnych. Obecnie mamy ich 74 i powoli to skutkuje tym, że to embargo nie jest tak dla nas szkodliwe. Czyli są alternatywne rynki dla tego kierunku wschodniego głównie. Znaczy, jeśli chodzi o rynki, to i Chiny, Japonia, Indonezja, Wietnam, jeśli chodzi o Daleki Wschód, tutaj w Afryce mamy Senegal, inne państwa, Nigeria teraz nawet, ale i tak generalnie 81,5% eksportu to jest Unia Europejska, w tym najwięcej Niemcy, 5% wspólnota niepodległych państw, a więc Białoruś, Ukraina, na Rosję też niektóre produkty. No i 13 to jest reszta świata. Także eksport w tym roku osiągnie rekordowy wynik. To jest ponad 25 miliardów euro, czyli ta nasza żywność jest dobrej jakości, jest zdrowa i poszukiwana na świecie. A co z ASF, z afrykańskim pomorem świń? Bo słyszeliśmy dzisiaj, że no, to się rozprzestrzenia, że też ministerstwo sobie z tym nie radzi, że jest duży problem. Znaczy, jeśli chodzi o ASF, to jest to nasz bardzo duży problem, to nie ukrywam. Podejmowaliśmy od samego początku działania, które wynikają z prawa żywnościowego Unii Europejskiej. To jest ta podstawowa dyrektywa 802/2002, która określa sposób działania i zasady bioasekuracji. Przyjęliśmy program bioasekuracji w pierwszym etapie. Wydawało się, że zostanie opanowane to zjawisko, tym niemniej dziki, a następnie też działania ludzi, po części związane na przykład z nielegalnym obrotem prosiętami, które mają wirusa, to spowodowało, że ta choroba powoduje, że powstawały i powstają ogniska, ale tutaj w ostatnim okresie przyjęliśmy pakiet ustaw i rozporządzeń, które po pierwsze umożliwią likwidację źródeł. Mówimy tutaj o redukcji do końca listopada dzików na obszarach zagrożonych do 1/10 na kilometr kwadratowy dzika. Następnie dobrowolna rezygnacja z hodowli świń tam, gdzie rolnik nie jest w stanie czy nie chce zapewnić zasad bioasekuracji. I tutaj płacimy rekompensaty za 2 lata. Otrzymaliśmy na ten cel 36 milionów złotych z Unii Europejskiej na program właśnie dobrowolnych rezygnacji. Też wprowadziliśmy finansowanie bioasekuracji, dofinansowanie dla tych gospodarzy, którzy chcą bioasekurację stosować, bo tam od roku czasu już, gdzie gospodarstwa posiadały pełną bioasekurację, wirus afrykańskiego pomoru świń nie wystąpił. Wystąpił tylko właśnie w gospodarstwach otwartych, mających kontakt z dzikami czy też z zielonką, bo zielonka szczególnie w czerwcu, w lipcu jest też źródłem właśnie powstawania ognisk. Te działania podjęliśmy na tym etapie. Weterynaria, która bardzo ciężko pracuje, bo to są na tym szczególnie na tych 3 województwach zadania bardzo duże i chcemy, żeby to ograniczyć albo wręcz zlikwidować. Chociaż jednym następnym problemem to jest sprawa afrykańskiego pomoru świń na Białorusi, na Ukrainie. Tam ta choroba nie jest tak zwalczana jak w Polsce i tutaj chcemy postawić to
ogrodzenie i myślę, że prace są prowadzone, że ono powstanie. Panie ministrze, a co dalej z żywnością genetycznie modyfikowaną? Czy my w sklepach, kupując taką zwykłą żywność, musimy się obawiać, że tam znajdą się jakieś elementy tej żywności? To znaczy, to funkcjonuje już od kilkunastu lat. Po pierwsze, jesteśmy przeciw uwalnianiu organizmów genetycznie modyfikowanych do środowiska. Obecnie w Sejmie jest ustawa, czyli która... niehodowania roślin genetycznie modyfikowanych. Roślin genetycznie modyfikowanych. Natomiast już od bardzo wielu lat chodzi o soję genetycznie modyfikowaną, czy dodatki do żywności, która jest właśnie genetycznie modyfikowana. Tutaj już w 2005-2006 roku, kiedy pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość rządziło, przyjęliśmy program do zastąpienia białka z soi białkiem na przykład roślin motylkowatych. No, to przez 8 lat w zasadzie nie było dokładnie realizowane, ten program nie powstawał i teraz stanęliśmy przed tym dylematem, co robić, czy zakazać importu tych pasz, ale co to by było? Byłoby to, że nasz rynek drobiu, który jest drugi w Europie, musiałby po prostu przegrać w konkurencji z rynkami innych państw, dlatego że drób byłby droższy. I my pracujemy. Zespół, który powołałem wspólnie z uczelnią z Poznania, przygotował program, który jest częściowo realizowany ze środków Unii Europejskiej, ale te rozwiązania wymagają, nie ukrywam, kilku lat i myślę, że do tego, jeśli będzie możliwość rządzenia przez nasze środowisko polityczne, przez Prawo i Sprawiedliwość, co najmniej jeszcze jedną kadencję, to na pewno w tym czasie da się wyeliminować pasze genetycznie modyfikowane. I zastąpić ją motylkowatymi, tak? Ale też soją niemodyfikowaną genetycznie, bo taka jest też możliwość uprawy, szczególnie na Ukrainie. I u nas też takie odmiany pracują naukowcy, że były, które będą mogły zastąpić właśnie tamtą soję. A żywność importowana, czy tam jest, jaki tam jest element, jeżeli chodzi o GMO? Tutaj zakazać, jeśli chodzi o Unię Europejską, nie możemy, natomiast tutaj będzie musiał wybierać konsument, bo na opakowaniach napis nie zawiera GMO wskazuje na to, że ta żywność nie zawiera i to trzeba, zależy właśnie od konsumentów i oni chcemy pracować też nad świadomością, żeby po pierwsze kupować polskie produkty, bo mamy też ustawę, którą przyjęliśmy, gdzie jest napis produkt polski, tam co najmniej 70% składu to muszą być produkty polskie, no bo trudno na przykład zastąpić kakao w niektórych produktach polskim kakao, ponieważ go nie ma. I to trzeba powoli, krok po kroku, ale myślę, że w Polsce dojdzie do tego, że społeczeństwo będzie korzystało tylko z tej żywności niemodyfikowanej genetycznie i z polskich produktów. A jeżeli taki artykuł, taki towar zawiera GMO, to powinien mieć w etykiecie to napisane? No to już zależy od ustawodawcy, natomiast powinien tak. I tak jest w polskim prawie? W polskim prawie tego w specyfice, no powiem teraz, że zastanawiam się. Wiem, że nie zawiera GMO, tak. Może być. Panie ministrze, jeszcze o aukcjach polskich koni. Taki zarzut się też dzisiaj pojawił. Dlaczego te aukcje przynoszą zdecydowanie mniej zysków? Panie redaktorze, tak jakby powiedzieć, dlaczego w Polsce z prywatyzacji teraz nie mamy pieniędzy, a mieliśmy je od roku 90 miliardami, to płynęło tym pozbywaniem się majątku. Przecież to, co teraz Prawo i Sprawiedliwość robi w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju, repolonizacja banków, repolonizacja przedsiębiorstw, odkupywanie tych przedsiębiorstw, ten proces trwa. Z końmi było też wyprzedawano to, co najlepsze, ale też doprowadzono do tego, że genetycznie w Polsce jest bardzo zła sytuacja, bo ja aż taki w hodowli koni się specjalizuję, ale opracowaliśmy raport, jeśli chodzi o hodowlę koni w Polsce i też program, pan minister tutaj Babalski z grupą 50 i profesorów i fachowców, kierunki rozwoju hodowli koni w Polsce. Jeśli chodzi o konie arabskie, to jest mały, nieduży procent tych koni. Natomiast jeśli chodzi o Janów, doprowadzono do tego, tam są dwie linie, linia egipska, linia polska i ta
polska genetyka zawiera już tylko 15% w całej stadninie koni w Janowie. I my, wystawiając na sprzedaż, nie chcieliśmy za wszelką cenę jeszcze dalej tego wszystkiego wyprzedawać, chociaż sprzedaliśmy po 70 tysięcy euro za konia średnio. To jest taka średnia z lat 12-11. Jeden rok trafił, że Pianissima została tam, czy jakiś koń, już nie pamiętam, sprzedany za większą sumę, ale to perła, srebra rodowe sprzedaje się raz. Uzyskaliśmy teraz kilkaset tysięcy. Nie sprzedawaliśmy za wszelką cenę, bo cena jest tak zwana zaporowa, czyli ta cena minimalna. Jeśli nie ma kupca, to tego nie zbywaliśmy. W sumie to nie 410, jak podają media, tylko prawie 600, bo drugiego i trzeciego dnia odbywały się jeszcze aukcja ta już później bez udziału ludzi z licytacją. I dalej, jeśli ta grupa ludzi, która uzurpuje sobie prawo do tego, żeby w Polsce zawładnąć majątek narodowy, zorganizowała aukcję w Michałkowicach we wrześniu, miała to być aukcja bardzo taka nośna, uzyskała kilkadziesiąt tysięcy euro tylko, to świadczy o tym, że tam były nieprawidłowości, że to funkcjonowało w sposób niewłaściwy, a my odbudujemy genetykę i myślę, że polskie Araby będą naprawdę polskie. Panie ministrze, jakie zadania na przyszłość? Jaki jest najważniejszy problem teraz na wsi, którym trzeba się zająć? Generalnie, jeśli chodzi o program, który realizujemy, a teraz on jest oparty o strategię odpowiedzialnego rozwoju, a także o program rolny, który mamy. Mamy cztery filary. Pierwsza, opłacalność produkcji. To trzeba utrzymać. Ta opłacalność się poprawiła. Ja nie mówię, tak jak myślą ci działacze z PSL-u, że to wszystko w ciągu półtora roku da się załatwić. Doprowadziliśmy do stabilizacji na rynkach tych podstawowych rolnych. Przypomnę, w 2015 roku mleko było po 90-80 groszy. Teraz te działania i proeksportowe, i finansowanie, wsparcie tymczasowe i uregulowanie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym doprowadziło do tego, że na rynkach jest, no i koniunktura światowa, nie ukrywam, bo też od tego dużo zależy od giełd, czy giełdy berlińskiej, czy amerykańskiej. Mleko mamy po złoty 40, a w województwie podlaskim nawet mleczarnie płacą złoty 50 i złoty 60. Wieprzowina była po 3,54, teraz 5,50. I to dobrze by się utrzymywało i robimy wszystko, żeby ta opłacalność produkcji była, ale jeszcze raz podkreślam, opłacalność to sprawa nawozów, sprawa środków ochrony roślin, sprawa funkcjonowania rynków, pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym, czyli ustawa o przewadze kontraktowej. To prawo szybko przyjęliśmy, trzeba teraz to monitorować, ewentualnie przy współpracy z organizacjami rolniczymi, bo przypomnę, powołałem Radę Dialogu Społecznego, Rada, która jutro się zbiera też o 11:00 i my rozmawiamy o problemach z izbami rolniczymi, z innymi związkami, z branżowymi, przedstawiają i mówimy, to jest możliwe, to jest niemożliwe, cudu nie ma, ale wspólna praca, rozsądne działania doprowadzą, jeszcze raz podkreślam, że ta produkcja będzie opłacalna, chociaż kryzysy na niektórych rynkach zawsze się zdarzają, a to wynika z popytu i z podaży, ale wszystko będziemy robili, żeby to rozwiązywać, no wprowadzając chociażby ten Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych. Taką ustawę chcemy przyjąć w porozumieniu ze środowiskiem rolniczym. Druga sprawa to jest warunki życia na obszarach wiejskich. Tutaj podjęliśmy szereg działań społecznych, już nie będę wspominał o tych plusach. 300 tysięcy otrzymało najniższą emeryturę, 1000 zł podnieśliśmy. Do 16 lat są ubezpieczeni domownicy, dzieci w rodzinach roślniczych. Przyjęliśmy w ramach strategii, przyjmujemy programy dla osób starszych, bo to jest problem na wsi. Szacuje się, 2 miliony osób starszych wymaga opieki. Tutaj chcemy dotrzeć w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tak jak jest to w Niemczech, ale to wymaga czasu. No i cała ta sytuacja, powrót państwa na polską wieś. Mówimy o posterunkach, urzędach pocztowych. To wszystko wymaga czasu, ale naprawdę działamy w tym kierunku, aby po prostu poprawić
poziom życia Polaków generalnie. Panie ministrze, czas się właśnie skończył. Może jednym zdaniem, jak pan się odniesie do tego, do tych cen masła, bo to też ludzi bardzo interesuje, naszych telewidzów, cen masła, które z tygodnia na tydzień szybują, powodując mocne zdziwienie w sklepach. To jest szereg różnych zjawisk, to ustalamy, natomiast ta podstawowa sprawa to jest zwiększenie popytu w krajach Ameryki Południowej, tam wycofano się z niektórych produktów, tak jak kiedyś u nas była modna margaryna, od tego typu produktów się odchodzi i jest większy popyt, tak. A rynek wtedy na rynku... No i ceny wtedy idą w górę. Idą w górę. Tak. Myślę, że to powinno z czasem wrócić do normalności. Panie ministrze, dziękujemy za udział w programie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z panem okiem.